13 grudnia to był moment, oczywiście dla wszystkich był jakimś zaskoczeniem, ale myśmy już wywieszali, że tak powiem, na bramie kopalni czy w różnych innych miejscach poza kopalnią ulotki z informacją o tym, że stan wojenny, przepraszam, stan wyjątkowy, bo o stanie wojennym to raczej nikt nie myślał. Nie pamiętam, żeby w nomenklaturze, że tak powiem, naszej dziś się pojawił termin stan wojenny. Natomiast stan wyjątkowy, oczywiście myśmy go jakby przewidywali, tak? No to wiemy wszyscy, Lech Wałęsa też wtedy już informował szeroką, że tak powiem, rzeszę związkowców, że taka ewentualność istnieje, że rząd przygotowuje tego typu akcje. No było to wiadomo już od wielu miesięcy, że tak powiem, przed ogłoszeniem stanu wojennego, że rząd, że cała władza przygotowuje się do jakiejś konfrontacji. Z perspektywy czasu oczywiście wszystko to widać znacznie lepiej. A w tamtym czasie, no to oni to próbowali bardzo skrzętnie ukrywać. Niemniej jednak, tak jak mówię, już od kryzysu bydgoskiego praktycznie rzecz biorąc wiedzieliśmy, że rząd prze w kierunku konfrontacji i dla liderów związku od szczebla centralnego po szczebel zakładowy to było raczej oczywiste, że gdzieś ta konfrontacja w jakimś momencie nastąpi. Stan wojenny mnie zastał oczywiście w domu, tak? Wybierałem się na tak zwane zolety, tak? Jechałem do swojej dziewczyny i nagle się okazało, że nie mogę nigdzie jechać, prawda? Bo no, oczywiście niedziela, poranek i w żaden sposób nie można było jakby dostać z miejsca zamieszkania, prawda? Więc ten stan wojenny mnie zastał w takim miejscu. Na drugi dzień w pracy oczywiście nie byłem internowany i to z jednej strony dobrze, a z drugiej strony trochę byłem, powiem szczerze, tak zawiedziony, tak, mówię sobie, no, internowali tych chłopaków, mi nic się nie stało, ale widocznie nie byłem aż taką ważną osobą wtedy, żeby trzeba mnie było internować i bardzo dobrze zresztą, bo momentalnie zorganizowaliśmy strajk na Andaluzji.